Ja może powiem tak, bo już się dyskusja rozpoczęła, już dyskusja trwa, tak powiem, jest już piękne słoneczko, piękny dzień. I już mówimy o tym, jakby w sensie naszych poglądów, ale wynikła taka dyskusja, że podjęła się wyraźnie, że można tak mieć jak linię papilarną. Każdy ma prawo do swojego postrzegania świata. Tutaj. Uważam, że super. I oddaję głos. Dziękuję. To znaczy, wyszło to zupełnie spontanicznie. Fajnie, że jesteście. I jestem wdzięczna za to, że tutaj jestem, że zostałam zaproszona, że tutaj Mariusz był kiedyś w Toruniu, gościł u nas na Transurfingu, który Mietek prowadził u nas. No i co chciałam powiedzieć, że zauważyłam, że dużo ludzi jakoś tak z sobą rozmawia, polemizując i chcą czegoś bronić. A ja mam poczucie, że tu nie chodzi o żadne bronienie czegokolwiek, o żadnej idei, dlatego, że my jesteśmy taką indywidualną jednostką. Zobaczcie, każdy z nas ma inną linię papilarną. Zgadza się? O czym to wszystko świadczy? Że każdy z nas jest absolutnie inny. I spieranie się o to, czy ta książka jest dobra, albo czy ta książka jest dobra, jest kompletnie bez sensu. Dlatego, że dzisiaj służy mi i jest dobra, ale za tydzień, za rok, za 10 lat będzie mi tutaj służyła i tak samo będzie dobra. Rozumiecie, o co mi chodzi? I to jest takie bogate w tym wszystkim, to dla mnie przynajmniej, że jeżeli ty miałeś swoje doświadczenia przez wiele wcieleń, przyszedłeś z tymi doświadczeniami, żeby się podzielić, jak to dla ciebie funkcjonowało i dzięki temu odkryłeś tyle fajnych rzeczy dla siebie, dzielisz się tym, no to ja po prostu to przyjmuję takim, jakim ono jest. Jestem wdzięczna za to, że ty się tym dzielisz. Ja nie muszę się z tobą spierać, słuchaj, że ty masz rację, czy jej nie masz, bo ty miałeś ją dla siebie. Ty miałeś ją dla siebie. I albo ja coś z tego uczknę, będzie mi dane jakby zobaczyć i albo będę też podążała tą samą drogą przez jakiś czas, ale w efekcie końcowym i tak będę podążała swoją własną, dlatego że ja mam swoją własną linię papilarną i coś mnie woła do środka, żeby odkryć to sobie. Ale wiecie co, i to jest takie ciekawe, jechaliśmy dzisiaj z Mieciem tutaj na to wasze spotkanie i całkiem spontanicznie przypomniała mi się jedna rzecz. Opowiem wam, bo to jest naprawdę mega ciekawe. Nigdy się tak nie dzieliłam tym publicznie, bo to takie moje osobiste, ale myślę, że warto tutaj, jakby w gronie takich cudownych ludzi, którzy wzrastają. Przydarzyło mi się w życiu wiele, naprawdę wiele przeróżnych takich historii ponadczasowych. Parę lat temu byłam w Monachium i postanowiłam, że przejdę przez taki wewnętrzny proces niejedzenia, takiego oczyszczenia organizmu. Robiłam to wielokrotnie, czuję się fantastycznie przy tym. Nie zawsze to ciągnę długo, czasami jest 7 dni, czasami 15, 12. A tamten czas to był dla mnie, kiedy ja postanowiłam te 3 dni być w takim procesie. No i przez te 3 dni nic nie jadłam. W którymś momencie poszłam do łazienki, zrobiłam sobie kąpiel i tak się poskładało, że było bardzo gorąco i ja po prostu zasłabłam. Zasłabłam, słuchajcie, i walnęłam prawą stroną o wannę. I złamałam, czy pękło mi żebro. Ale to był tak potworny ból, że ja po prostu raz, że zemdlałam z tego bólu, ale z drugiej strony ten ból tak był silny, że nie pozwolił mi zemdleć. I to, co się działo we mnie, to jest po prostu nie do opisania. Ale to nie jest koniec historii, bo najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że na początku byłam taka, że ja nie chciałam tego bólu. Więc jak ja nie chciałam przyjąć tego bólu, to było to jakby tak silne we mnie, że jeszcze bardziej różne rzeczy mi się tak gdzieś tam nakładały. I w którymś momencie, to jest taka dłuższa w sumie historia, bo to trwało takimi etapami, bo się jeszcze inne rzeczy działy, ale powiem jakby o samej końcówce, po paru dniach co się zadziało. W tym całym bólu, w tej takiej bezsilności usiadłam sobie w rogu, tak się skuliłam bardzo mocno, i zaczęłam to wszystko odpuszczać. Tak wiecie, tak po prostu odpuszczać. Te wszystkie jakieś dziwne rzeczy, które gdzieś tam mi się pojawiały. Cierpienie, ból, ograniczenia, lekarz, nie lekarz, wszystko.
I mówię sobie, jest jakaś we mnie moc, na pewno jest jakaś we mnie moc, która mnie po prostu uleczy. I wyobraźcie sobie, że to się tak stało. Pojawiła się jakaś taka postać szamańska, czyli tak naprawdę to byłam ja, jakieś wcielenie moje, bo ja to wyraźnie widziałam i czułam, które ogarnia mnie tak niesamowitą mocą i miłością, słuchajcie, że to było... Ja nie jestem w stanie tego opisać po prostu. I to coś dało mi taki bandaż srebrno-biały. I tym bandażem zaczęłam się owijać. I słuchajcie, te nitki zaczęły wnikać w moje tutaj żebra. I wyobraźcie sobie, że ja się po prostu wyleczyłam w ciągu dosłownie jednej sekundy. Jednej sekundy. Tak, chciałam, żeby to coś było ze mną, na dłużej zostało, ale to było raptem, nie wiem, może parę minut tylko trwało. I ono sobie tak czułam, że to odchodzi. Pozostawia mnie w takiej miłości jakby do tego, czego doświadczyłam, ale ja nawet nie byłam w stanie tego utrzymać, bo tego się nawet nie da utrzymać, bo to albo my pozwalamy na to, żeby to się pojawiło, ale naszym umysłem, naszym takim chceniem, zaciskaniem się, to nie wyjdzie. Po prostu nie wyjdzie. Także takich przykładów mogłabym podać więcej na takie samo uzdrawianie. Ale są wzrosty? To znaczy? W tym łamaniu żeber? Jeszcze raz, czy są wzrosty? Wzrosty. Wiesz co, nie wiem. Ja po prostu miałam tylko potworny ból, że... Ja mam wtedy 3 żebra. No. I czy akurat, jeżeli jesteś taką diagnostyczką, mogłabyś sprawdzić, czy to jest prawda? Wiesz co, ale ja nie wiem do czego zmierzasz. Jaka prawda? Ja się z wami tylko dzielę tym, czego ja doświadczyłam. Tak, ja się dzielę swoim własnym doświadczeniem, czego ja doświadczyłam i przeżyłam. Że tak naprawdę my możemy, raz, że nie musimy tu w ogóle urządzać jakiejś dyskusji, kto ma rację, kto nie ma racji, co nam służy, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj służy mi to, a jutro będzie mi służyło tamto. Rozumiecie, o czym ja mówię? Takie to jest proste, że jak się zatopimy w sobie, jak się połączymy z różnymi częściami siebie, pozbieramy się do kupy. Dlaczego? Bo różne rzeczy na różnych czasoprzestrzeniach się w nas wydarzyły i w naszym ciele. I my mamy tego, ja czasami mówię miliardy tych informacji. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy, tak? Co my z tym zrobimy? Czy my, czy nasza świadomość, ta czysta świadomość będzie się utożsamiała z różnymi sytuacjami i my ciągle będziemy gdzieś, a nie w sobie? Czy my po prostu się pozbieramy do kupy i powiemy tak, czuję siebie w 100%, że to jestem ja. I teraz trzeba siebie jeszcze odkrywać w tym wszystkim. Bo tam głębiej jeszcze w nas są po prostu inne czasoprzestrzenie i inne doświadczenia, których nawet jeszcze nie poznaliśmy tutaj na planie fizycznym. Co tam się w środku w nas dzieje? To jest, słuchajcie, interesujące. Nie to, że my będziemy dyskutować, kto jaką książkę napisał i nie wiadomo, co robić. To też jest fajne, bo słuchaj, on fajną rzecz napisał, spróbujmy. Dobra, no to dobra, zobaczmy to. Koniec dyskusji. Zacznijmy to doświadczać, a nie jakby myśleć o tym i spierać się, co jest mądrzejsze, a co nie, bo to do niczego nie doprowadzi. Rozumiecie? Że esencją jest samo doświadczanie tego, co się dzieje tutaj w środku we mnie. To jest takie ciekawe. Jakby w moim się z tobą zgodzę, natomiast z drugiej jednak musi być ten program startowy, na którym opieramy to doświadczenie. Tak, ale wiesz... I ten program startowy jest bardzo ważny, bo jeżeli załadujesz zły program startowy, to twoje doświadczenie też wyjdzie ci złe. Nigdy nie wyjdzie złe. Wiesz dlaczego? Że doświadczenie, które ja mam w sobie, ono mnie wzrasta. Ono mnie po prostu wzrasta. Cokolwiek bym nie zrobiła... Ale to doświadczenie ci nie musi poprowadzić do przodu. Oczywiście, że tak. Zobacz, ja tylko ci pokażę taką rzecz. W momencie, kiedy ja wdepnę w coś, co mnie zabolało, to co ja robię? I ja się wtedy zastanawiam w ogóle, dlaczego mnie to zabolało. Ale jeszcze wiesz co, to jest tak, że inni ludzie, inne istoty jakby mają prawo wolnej woli. I cokolwiek się dla nich dzieje, jest absolutnie... Absolutnie idealne, bo to jest po prostu ich doświadczenie. Oni po prostu wybrali dla siebie to doświadczenie. O tym rozmawiamy, czy po prostu tak, ja o tym mówię. Po prostu to jest jego czy jej doświadczenie. W moim poczuciu, ja mam takie poczucie tego.